Anus Rodentum. Ja chciałem tylko publicznie złożyć wyrazy wdzięczności ABW, bo dzięki nim będę mógł gdzieś spać w nocy spokojnie. Bo jak przeczytałem właśnie w gazecie, ABW udaremniła ataki terrorystyczne. Brawo! Z tym, że udaremniła ich w 2003, 11 lat temu. No. Ale to tym lepiej, bo to znaczy, że od 11 lat mogę spać spokojnie. Tylko nic o tym nie wiem. Dlaczego ja nic o tym nie wiem? Ja żądam, żeby wiedzieć, że mogę spać spokojnie. Żeby wiedzieć, że możesz spać spokojnie, musisz czytać gazety, z których dowiesz się, że kilkudziesięciu obywateli państw Afryki Północnej na przykład próbowało wysadzić katedry, a może kościoły, a może zepsuć komuś Sylwestra, a może w ogóle wszystko naraz, nie wiadomo. Ale jakby im się udało, to pierwszy raz w historii Polski odbyłby się w katedrze bombowy Sylwester. Taki żart. Nieśmieszne. No, więc pełen wdzięczności za dobrą robotę, czytam sobie dalej, co o akcji mówi szef ABW. A szef ABW mówi, nikogo nie zatrzymaliśmy. Da? Jak to nikogo nie zatrzymaliśmy? To kilkadziesiąt osób, w sumie nie wiadomo kto, planuje wysadzić, no nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo czym i nie wiadomo po co, a wy ich nie zatrzymujecie? To się zaraz to... To próby wysadzania dużych budynków z ludźmi w środku się w tym kraju za to nie zatrzymuje? To za co się zatrzymuje? Za grę w karty? Nie, no w sumie zatrzymuje się za grę w karty. No wiecie, hazard to jednak hazard, to trzeba zatrzymać. Katedrę to się odbuduje, ale to niewinność człowieka to nie ma ceny. Wiecie, jak gwałt, nie? To... No więc szef naszych bohaterów, co to nad ludzkim wysiłkiem nie zatrzymali nie wiadomo kogo za tak nie wiadomo co, mówi dalej. Stosowaliśmy wobec nich dość aktywną inwigilację, skłaniając ich do porzucenia zamiarów w Polsce, jakiekolwiek by nie były. Zaraz, jak to jakiekolwiek by nie były? To znaczy, że co, że nie wiedzieliście jakie były zamiary? Nie, no wiedzieli. Co prawda nie potrafią podać nazwisk terrorystów, liczby terrorystów, narodowości terrorystów, daty ataku, obiektów ataku, miasta ataku, sposobu ataku. No ale no hej, miejmy trochę zaufania do ABW, w końcu im za to płacimy. Za nic, co się ludzie nie zatrzymuje. Jak podaje szef ABW, terroryści obserwowali lotniska, hotele, miejsca kultu i bardzo często kontaktowali się z zagranicą. No, to teraz wiemy. Patrzcie, jak to łatwo jednak rozpoznać terrorystę. To jest ktoś, kto lata samolotami, zwiedza i rozmawia z rodziną przez telefon. Czyli turysta. Znaczy. Teraz, co tu jest napisane? Obserwowali lotniska, hotele, miejsca kultu i bardzo często kontaktowali się z zagranicą? Jasna cholera, to ja to samo robiłem, jak byłem w Anglii i w Irlandii i we Włoszech. W ogóle wszędzie. To nad Watykanie byłem, bycie piorun. Czemu mi nikt nie o tym nie powiedział, że zwiedzanie kościołów, interesowanie się lotniskiem i dzwonienie do domu to są przygotowania do akcji terrorystycznej? Gdybym wiedział, to bym sobie wynajął jakiś pokój, siedział i nie wychodził nigdzie, no bo to strach. Co on tam jeszcze pisze? A, że wynajęli sobie konspiracyjny lokal. Nie, no to co ja mam robić za granicą? Wynajmę sobie jakiś lokal, a tu się okaże, że jest konspiracyjny. Nie, ja wiem, co trzeba zrobić. To ja zadzwonię do ABW i zapytam ich po prostu, co trzeba robić, żeby nie być terrorystą. To wychodzi na to, że tylko oni potrafią rozróżnić. Ja nie wiem. No, od tego oni są ABW, żeby to rozróżnić. Co to płacimy? Dobra, dzwonię. ABW, słucham. Dzień dobry, ja jestem dziennikarzem z Radia Enklawa. Mam takie pytanie. Słucham. Odnośnie tej akcji z gazety, co tam nie zatrzymaliście terrorystów za to, że chcieli wysadzić nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo czym, nie wiadomo ile osób. No nie wiadomo, czy chcieli wysadzić. No właśnie, no nie wiadomo, czy chcieli, ale wiadomo, że to byli terroryści, tak? Tak. No i skąd wiadomo? Jak skąd? No bo, no wie pan, ja nie wiem, jak rozróżnić terrorystę od turysty. Aha. Oba są na te, wie pan. No ja panu powiem, mamy tu taki test służbowy. No. Ma pan lustro? No mam.
No to pan sobie podejdzie i popatrzy. I co dalej? No i jak pan jest biały, to pan jest turystą. A jak czarny, to... No wie pan, jak czarny, no to nie wiadomo. Aha, i trzeba śledzić. Tak. Czyli jak biały, to turysta, a jak czarny, to terrorysta. No, w dużym uproszczeniu, proszę pana. Ale to nie jest rasizm? Panie, jak chodzi o bezpieczeństwo państwa, to nie ma, że rasizm. To chce pan, żeby panu ciapaty wysadził samochód? No nie. No. Właśnie, to nie jest żaden rasizm, proszę pana, tylko bronimy Polski przed bambusami. No to dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo. Podziękujmy chłopcom z ABW, że chronią kraj od Tatr do Gdańska. Wszak strony, gdzie piszą, że premier spierdział się, są kwestią bezpieczeństwa państwa. Więc złóż im hołd i doceń pracę ich, cześć i chwała im wielka. Zwłaszcza, że 8 osób trzeba by przeszukać jednego studenta. Hej, hu, my chłopcy z ABW. Kto śmieje się, więc ruszmy się w pierdlić mu. Hej, hu, my chłopcy z ABW. Kto śmieje się, więc ruszmy się w pierdlić mu.